Cześć, witajcie, z tej strony Jacob, witam was w kolejnym Pack and Play, czyli dzisiaj otwieramy 6 paczek, bo tak, popełniłem błąd poprzednim razem. I otworzyłem 5 paczek, teraz otworzę 6 i na pewno drużyna będzie pełna, nie będę musiał nikogo dobierać, a jeżeli nie trafi nam się bramkarz, to po prostu co zrobimy? Nie mam pojęcia. Okej. No wsadzimy zawodnika oczywiście, najprawdopodobniej obrońcy. Co jest dzisiaj z moim jąkaniem się, ja pierdzielę. Okej, no to co, zaczynamy pierwszą paczkę. Pierwsza, muszę to zapamiętać, bo ja mam tendencję do zapomnienia. Zaczynamy od Joffrena. Okej, ale dużo zawodników, co jest. I mamy bramkarza. I całkiem chyba niezłego nawet. Do aktywnego składu go damy, przynajmniej na sam początek. Idź tutaj, bo ty raczej na 100% będziesz na bramce już u nas dzisiaj. Joffren na prawej obronie, bardzo chętnie. Kogo dalej tutaj mamy? Środkowego pomocnika ofensywnego. Na razie go damy tutaj, proszę na rezerwę. Dalej mamy Valerę na prawej obronie, damy do aktywnego składu, aczkolwiek ma za dobrego przeciwnika na tej samej pozycji. Lasens, środkowy pomocnik, okej, ty się nam możesz przydać, ale na razie i tak idziesz na ławkę. Do tych, których nie mam pewności, to i których może potem użyję. Rolando, środkowy obrońca, o. To ciebie damy na środkowego obrońcę, nie ma problemy. Tak, polski język, trudny język. To sobie mogę zabrać. Okej, idziemy dalej, srebrnego brać nie będziemy. Dużo i tak nam się zawodników teraz trafiło, także fajnie. Druga paczka przed nami, moi drodzy. Fajnie było trafić Neymara na ST. No, to by było naprawdę coś niezłego. Albo chociażby Teveza z Juventusu. Jakiś po prostu transferek. Napastnika. O. Bardzo chętnie. Arnutowicz, dobrze czytałem. Menadżera nie potrzebujemy, ale mamy napastnika. Bardzo dobrze. O, Andrea, też jest spoko, ale go też na razie damy tutaj. Andrea Herre, grałem nim kiedyś, na samym początku w fucie. SPO, dobra. Mosuru, pierwszy raz widzę go w ogóle w tym. Pierwszy raz go widzę w Ultimate'cie. Menadżera sobie wrzucimy do aktywnego składu, albo możemy. Prawda? Może ustawiamy potem formację pod niego, ale to zobaczymy. No i napastnik, na środkowy napastnik wyślę sobie do jednorazowych. Okej. Super. Siupcio. Trzecia paczka, moi drodzy, jedziemy, koło tym razem trafimy. Może by ktoś dobry w końcu, nie mam pojęcia, kto to był. Niestety znowu nikogo. Hatinga. O, do aktywnego, absolutnie tak. Jako drugi środkowy obrońca, jakiś lewy obrońca by nam się przydał. Mamy jakieś... O nie, kolejny środkowy. No okej. Dajmy go tutaj. Nie mamy żadnych lewych pomocników, a więc takiego środkowy obrońca. Kolejny, o no proszę, potem sobie go porównamy. Na razie siądzie sobie na ławeczce bardzo ładnie. Okej. I Valbuena, no i super. Go na pewno chce mieć w składzie. Dobra, na razie gadamy tutaj. Co prawda jest ofensywny, no ale zrobimy mały wyjątek, najwyżej nie ma najmniejszego problemu. To była trzecia paczka, no to teraz czwarta. Uwaga. 4-4-4. O, to jest najlepszy zawodnik dzisiaj, no to niedobrze, to niedobrze. Środkowy obrońca kolny, ale mamy lewego pomocnika, całkiem fajnego wydaje się. 4-4-2 może nie być taką złą formacją. Czekajcie, lewy, czyli go damy tutaj. No i jakoś ten skład wygląda, powiem wam. Jeszcze jakby nam w piątej albo szóstej się trafił jakiś, jakby się tam trafił jakiś napastnik, to by było już w ogóle mega. Albo lewy pomocnik, to też. Wszyscy byliby na swoich pozycjach, tylko... O, to z przyjemnością zabiorę. A Oshi... Mam duplikat, czyli będę o nim pamiętał jakby co, ale mam chyba tam trochę lepszych, zważając na tempo. Okej, piąta, uwaga, jakiś napastnik by się cholernie przydał. Nieważne, już nie musi być dobry, tylko po prostu... Okej, no tego się nie spodziewałem,
Ale jestem jak najbardziej zadowolony. Sergi Ramos, moi drodzy. Do aktywnego składu go... Ale damy go na razie na ławeczkę. A jak? Damy go na ławeczkę, oczywiście. Potem go użyjemy, no nie ma innej opcji. Wow, to się teraz zaskoczyłem. I mamy prawego skrzydłowego, co prawda. Ale może być to jako ten. No, to mnie zaskoczyło. Zaskoczyło, oczywiście, jak najbardziej pozytywnie. Suseta. Susetu, jakoś tak. Ale nadal nie mamy napastnika, który by mi się tam tak przydał bardzo, prawda? Ale Sergio Ramos, nie wiem po ile on teraz chodzi, bo ten crash marketu był po prostu straszny. Zaraz sobie sprawdzę, jak zacznę, przejdę do budowania składu i wam wszystko powiem. Okej, moi drodzy, ostatnia paczka dzisiaj. Szczęście i tak już mieliśmy. Sam, kurczę, żeby był jakiś napastnik tam, proszę. Nie ma. Ale mamy prawego pomocnika, co jest mega fajne. Bo damy go sobie tutaj. Okej. Środkowy pomocnik defensywny. No, co prawda srebrny, ale na razie nie mamy wyjścia. I tak będziemy musieli uzupełniać, ale zaraz sobie to wszystko ładnie pozrobimy. I lewa obrona. Co prawda jest to Fabio, ale no damy go na razie. O, idealnie, no popatrzcie się. Nie wiedziałem, że nie mieliśmy lewego obrońcy. Okej, i to tyle na dziś, znaczy na teraz. Okej, moi drodzy, Sergio, ja sobie idę sprawdzić Sergio Ramosa, zrobić skład i widzimy się za chwilę. Dobra, moi drodzy, powracam właśnie z gotowym składem. Zanim zaczniemy, sprawdziłem Ramosa i jestem mega zaskoczony, ponieważ najtańszego znalazłem na kup teraz za 330 tysięcy. Wow, droższego zawodnika nie trafiłem, jeżeli chodzi o nie Informa oczywiście. I, znaczy nie no, w sumie Messi. Ciągle zapominam, wykluczam Messiego, ale dla mnie Messi to jest w ogóle inna kategoria. Ale wiecie, chodzi mi o to z tych trafialnych jeszcze. Także mega się cieszę, bo będzie znowu kasa na... będzie kasa na pack and play, które będą się teraz na pewno częściej pojawiać. Ale przejdźmy do samego składu. Wszyscy bardzo ładnie się tutaj ułożyli, muszę powiedzieć. Prawie wszyscy na swoich pozycjach, ponieważ nie brakło mi jednego napastnika. Dałem tutaj Valbuenę, którego uważam za chyba takiego najbardziej ogarniętego. 4 gwiazdek sztuczek, tu tak samo. Tutaj też, czyli mam... Kurczę, mamy naprawdę fajny skład do dryblingu. Okej, no to co? Chyba zapraszam was na mecz, który już... Czekajcie, muszę wyjść i dać graj w pucharze oczywiście, bo nie jestem w stanie zagrać żadnego meczu innego. Okej, no i szukamy, znajdziemy kogoś. Okej, no będziemy grali. Może być, no i zapraszamy. Wow, raz, dwa, trzech, pięciu gwiazdkowców, naprawdę dobry skład. No ale cóż, gramy. I teraz dam cały mecz, zobaczymy jaki będzie wasz odzew, bo ostatnio dałem skróty, także napiszcie mi w komentarzach, czy wolicie właśnie skróty, czy całe mecze, ja się do tego dopasuję, a tym właśnie razem zrobimy troszkę dłuższy sobie odcinek. Okej, André Herrera. I mamy André. Ach, Valbuena walczył, ale mu nie wyszło. O, jak tutaj leci Robinho, Heitinga jeszcze go goni. Heitinga, Hulk. Łaka obrona Ter Stegen, naprawdę przepięknie. Pyk. No i wybijamy bez problemu. Rodriguez tutaj na tym. Trzeba być ostrożnie. O, aj, prawie się mu udało to zabrać. Dobra, spokojnie panowie, spokojnie. I mamy naprawdę chyba lepszą drużynę niż poprzednio. Ramosa tutaj. O, Valbuena już tam leciał, ale szkoda, że nie wyszło. Teraz Jetson. Wiem, znam siłę tego zawodnika, aczkolwiek teraz André Herrera, błąd poważny. Tutaj Valbuena. No niestety, nie tym razem. Ale to dawało, to daje jakąś przynajmniej najmniejszą nadzieję na... Pięknie odebrane. Heitinga bardzo, bardzo dobrze. Carlos Eduardo. O jacie. No cóż, to była dość niespodziewana bramka. Nie sądziłem, że moi tak to źle aż rozegrają. O nie. Moi drodzy, jest. Pyk. I pyk. Ops.
Jest, udało się, dobra. No i teraz tutaj mamy. Kurczę, Valbuena nie działa najlepiej teraz. Jednak brakuje tego napastnika, ale może, może się to coś tutaj zrobić. David Luiz, to będzie ciężkie do przejścia, to będzie ciężkie, moi drodzy, do przejścia, ale oczywiście nie poddajemy się. Ostatnim razem był bardzo dobry zespół, a udało się jakoś to ogarnąć. Ale jeszcze dribbler lekki. Jest, jest, nie jest. Spalony. Spalony, bardzo dobrze, bardzo dobrze. Ter Stegen. Arnautović. No niestety Ramos przeciął. Ramos, może Ramosem coś zrobimy. Nie, to był głupi pomysł bardzo z mojej strony. Pięknie prosto w bramkarza naszego. Do Sama, o, podajmy do Sama, Sam to załatwi. Sam. I do Sama. A jednak Sam to nie załatwi. Na Malukasa, co? Ciężko będzie, ciężko. Pięknie. Arnautović, Marcelo jednak szybszy. To jest jednak... Jednak to jest to, że to są zawodnicy, ale nie będę się oczywiście poddawał. Jest Ter Stegen, bardzo dobry bramkarz, to już widać, już widać. Atakujemy Marcelo. No i niestety David Luiz strzelał nam bramkę w 26 minucie. No, to mnie pociągał za koszulkę. Ej, ej, spokojnie. Szaleńcze. O, okej, dobrze, dobrze rozegrane. Dobrze rozegrane. Valbuena. No niestety nie miałem kogo dać innego bardziej. Wszyscy raczej pasowali mi. Pięknie to Ramos zrobił. A i teraz się chyba nikt tego nie spodziewał, nawet ja. O kurczę, kurczę, ale napiera, tu napiera strasznie. Coś jeszcze się udaje rozegrać, no ale nie jest na pewno prosto. Jest, ale oczywiście nie uda się, bo David Luiz był szybszy. Nie, nie, tam jest kontuzja, żeby tylko... No chyba sobie, że ze mnie żartujecie w tym momencie. No, Arnautović musi wejść. No, będzie strzał, bo czemu by nie. No, ale daleki to było od ideału. Dajcie mi piłkę, ja zaraz wam strzelę, ja zaraz wam strzelę. Pięknie Ramos wygrał główkowy pojedynek i przejął piłkę. Arnautović, ale cofaj się, chłopie. Ajajaj, kurczę, ciągle szukam jakiegoś pomysłu, jak to zrobić, nie mając zawodników zgranych u niego. A ciągle brakuje mi tego ostatniego elementu. Okej, mamy rzut ten. Ale mi David Luiz odebrał. Ciężko, a... O kurcze, 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 kurcze. Hatinga lecisz. I... Pięknie to Ramos wybił. Wow. Naprawdę czyści niesamowicie. I Arnautović. Arnautović. Kurcze. Okej. Okej.
Dobra, podaj do Valbueny. Valbuena poda... Nie, co to zrobiłeś, Valbuencia? Dobra. Aj, szkoda, no pierwsza połowa minęła. Nie jest za dobrze z naszymi strzałami, nie wiem czy w ogóle jakieś oddaliśmy, ale... No, dwa były, ale niestety niecelne. Ciężko się gra, ale ja się na pewno nie poddam. Nie z takich opresji wychodziłem. Z pana drużyny były inne i miały trochę większy potencjał. No ale co ja mogę zrobić? Co ja mogę zrobić? Nic, tylko grać. Znaczy, mówię, gdybym miał parę... Fuck. Widzę po przeciwniku, że można go na parę sposobów nie tyle zrobić, co... Wiedziałem, że nie będzie dośrodkowy... No chyba sobie żartujecie w tym momencie, nie? No to jest akurat kpina. Wybaczcie, zamilkłem, ale... Nie, nie, cholera, nie widziałem, że to jest on. A o, Ramos. Okej, to było ryzykowne, no ale się udało. Opłacało się ryzyko. Nie ma szans, nie ma szans podać do Arnautovicia. No nic, mamy 4-0. Musimy jakoś z tym żyć, prawda? O kurczę, tam było ładnie. Mam wrażenie, że gościu dał jakby super ofensywny, coś w tym rodzaju. Ale przejmiecie to coś w końcu. O, dziękuję. No, ja. Uwierzcie mi, że ciężko się gra taką drużyną, więc jeżeli tylko zobaczę jakiś komentarz. Jest, wyczyszczone. Teraz to jest najważniejsze. No, kurczę wy. No! Na 3 bramki bramkarz mógł zachować się po 100-kroć lepiej. No i teraz zobaczcie sobie, co się tu wydarzyło. Oto błędy w FIFA. Przegrywam 5-0, ale maksymalnie powinno być teraz 3. Maksymalnie. Nie chcę, nie... A, przynajmniej Valbuena trafił. Co to się przed chwilą wydarzyło, to jest dla mnie masakra jakaś, naprawdę. Bo coś takiego nie powinno mieć nawet miejsca, co dopiero tracić potem bramki, no. Grając takim zespołem, no bo jakbym, nie wiem, grał mega dobrym zespołem. Okej, no ale... Ter Stegen odwołuje, jest fatalnym bramkarzem. Może to FIFA, może nie, ale...
jakie tutaj ataki teraz są. O, o, Sergio Ramos nie zdążył się wrócić. Pięknie Ramos. No, czy ja w końcu dostanę tą piłkę? Dziękuję. O, spalony? No, oczywiście, że tak. Jak żeby mogło być inaczej? O, Matiago Silva jeszcze, no proszę. Nie widziałem. Wcześniej. Ja pierdzielę! No i będzie teraz biegał. To jest najlepsze zachowanie, jakie może być. Gratulacje dla niego. Super bramka. No i znowu spalił Arnautowicz, nie? Jaki to jest ziom. No, jak salce siódmą, to się zdenerwuje bardzo, naprawdę. Bo... no bez przesady. No, na szczęście jest Ramos. Tyle dobrze. Nie do Arnautowicza! Zabiście. David Luiz, Thiago Silva i kto jest jeszcze tam w obronie? Trafiliśmy na naprawdę dobrą drużynę. Nie ma się co oszukiwać. No, walcz tam, Arnautowicz. Wow, mamy rzut wolny. I czemu on wykonuje rzuty? Powie mi to ktoś, czy nie? To nie był karny? To na pewno nie był karny. O, i może... nie, rzut rożny. No cóż, moi drodzy, mecz się, żeby tylko jeszcze nie stracić, bo będzie głupio. Mecz się, co prawda, jeszcze nie skończył, ale... tak, tak jak myślałem. Dziękuję wam bardzo za uwagę. No, nie powiem, nie jest to wynik, jaki by mnie satysfakcjonował. Aczkolwiek widzieliście, co działo się na tym boisku. Widzieliście, o, to jest moja drużyna, to była jeszcze jego Marcelo, Thiago Silva, David Luiz oraz Mariano w obronie, Diego Alves na bramce, Lucas Jetson, Carlos Eduardo, Robinho. No wiecie, ciężko było. Dzięki wam bardzo za uwagę. Mam nadzieję, że się podobało i do usłyszenia kolejnym razem.